Siedząc w więzieniu, Jan dowiaduje się, Jan Chrzciciel, dowiaduje się o wielkich czynach, jakich dokonuje Jezus. Wskrzeszenia, uzdrowienia, głoszenie Królestwa Bożego. Dzieją się rzeczy absolutnie niezwykłe. Jan, siedząc w więzieniu, nie może na własne oczy tego widzieć, na własne uszy tego słyszeć, więc w sobie wiadomy sposób prosi uczniów o to, aby poszli do Jezusa i zapytali Go, czy to jesteś Ty, ten, na którego mamy czekać, na którego czekamy, Mesjasz. Uczniowie przychodzą z powrotem i tłumaczą, wyjaśniają, przekazują, co powiedział Jezus. Jezus mówi, chromi chodzą, głusi słyszą, niewidomi wzrok odzyskują, głosi się Królestwo Niebieskie, a kto nie zwątpi we mnie, będzie zbawiony. I Jan o tym wszystkim dowiaduje się, siedząc w więzieniu. I tak mi się wydaje, musiał być przynajmniej w jakiejś mierze pod ciśnieniem tej sytuacji, bo on sam w tym nie uczestniczy. Te wszystkie wielkie rzeczy, wielkie zapowiedzi, wielkie cuda jego nie dotyczą. On gnije w więzieniu, jakby zapomniany, pominięty przez Jezusa. Tego Jezusa, który głosi Słowo Boże i uzdrawia na potęgę, hurtowo, ile się tylko da, kto się go dotknie. Kto tylko poprosi i ma choćby odrobinę wiary, ten doświadcza wielkiej łaskawości Jezusa. A Jan Chrzciciel gnije w więzieniu, a Jezus nic nie robi, żeby poprawić jego los. Przedziwne to jest, że ci ludzie są tak sobie bliscy, Jezus i Jan Chrzciciel, a jednocześnie wydaje się, że tak się rozmijają. Z jednej strony Jan wskazuje baranka, mówi, oto jest ten, który przyszedł zgładzić grzechy świata. A zaraz potem pyta, czy to ten, czy nie ten. Przypomnijcie sobie, lud snuł domysły na temat Jana Chrzciciela, czy on nie jest Mesjaszem. Jan Chrzciciel snuje domysły, czy Jezus jest Mesjaszem. Ciągła konieczność rozszyfrowywania kogoś. Lud rozszyfrowuje Jana, Jan rozszyfrowuje Jezusa, faryzeusze próbują rozszyfrować, kim jest Jezus, na czyje polecenie działa, kto mu w ogóle to wszystko zlecił. I trudność wszystkich polega na tym, aby rozszyfrować dobrze, rozpoznać właściwie, pozbyć się uprzedzeń, przyzwyczajeń, uwarunkowań i odkryć naprawdę, z kim ma się do czynienia. Sam Jezus o Janie Chrzcicielu mówi, największy spośród urodzonych z niewiast, ale najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest od niego. Dlaczego tak mówi? Po to, żeby znowu w paradoksalny sposób, czy też bardzo skontrastowany sposób pokazać, jak bardzo różni się Królestwo Boże od tego wszystkiego, czego możemy dokonać na ziemi, czego możemy pragnąć na ziemi, chcieć na ziemi. Królestwo Boże to zupełnie inna rzeczywistość. To zupełnie inny świat, tak inny, że wszystko, co możemy o nim powiedzieć, musi zostać ujęte w jakiś paradoks, w jakąś pozorną sprzeczność. Tak to przekazywał, przekazuje sam Pan Jezus. A Jan Chrzciciel, mały, pominięty, jakby niechciany zupełnie. A jednak jest w tej Ewangelii bardzo, bardzo ważne przesłanie o tym, że jeśli skupisz się na tajemnicy swojego własnego wnętrza, swojej własnej osoby, swojego własnego życia, nie będziesz w durny sposób się porównywał i frustrował przy tej okazji
tym, że inni mają lepiej, że innych Jezus uzdrowił, że dla innych Jezus zrobił to czy tamto. Jeżeli odgadniesz tajemnicę swojego własnego życia, będziesz jak Jan Chrzciciel. Zrobisz swoje i w paradoksalny sposób, jako najmniejszy, bo ten na boku, ten jakby pominięty, staniesz się kimś wielkim w Królestwie Niebieskim. Warto zaryzykować takie rozwiązanie. Warto zaryzykować wiarę w to, że los każdego z nas, ale w chrześcijańskim tego słowa znaczeniu, czyli życie każdego z nas, jest pod bardzo dobrą opieką Pana Boga. I ta opieka sprawia, że mogę to swoje życie ja, wybierając takie, a nie inne, zrealizować w sposób bardzo oryginalny. Oryginalny, bo naznaczony w całości moją osobą. Naznaczyć swoje życie sobą i nie frustrować się tym, że inni, jak się nam wydaje, mają lepiej. To jedno z ważnych przesłań tej Ewangelii. Królestwo Boże, które jest inne niż to życie, które prowadzimy tutaj. Królestwo Boże, które zaskakuje przez tą swoją inność, tym właśnie, że 99 będzie uzdrowionych, a ja jeden nie będę uzdrowiony. I to wcale nie znaczy, że jestem zapomniany czy przeklęty przez Pana Boga.